rzekł do nich: tak jest napisane, Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie. W imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście tego świadkami. Oto ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostaniecie w mieście, aż będziecie przyobleczeni w moc wysoka. Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce, błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jeruzalem, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga. W tym fragmencie Ewangelii Łukasz pokazuje nam bardzo wiele emocji. Możemy tu obserwować razem z apostołami sam moment wniebowstąpienia, który na pewno był dla nich zaskoczeniem, bo nie było powiedziane, w jaki sposób Jezus wstąpi do nieba. Mimo że przygotowywał swoich uczniów do tego, nie powiedział im, jak to nastąpi. W tym samym czasie złożył im obietnicę namaszczenia Duchem Świętym i zapewne targały nimi różne emocje. Spodziewali się tego, że zostaną sami, ale tak po ludzku trudno było to zapewne udźwignąć. Nie wszyscy pewnie wiedzieli też, z czym wiąże się sama obietnica namaszczenia Duchem Świętym. Były to zarówno dary, jak i obowiązki, więc trudno powiedzieć, jak mieli zamiar to dźwigać, czy potrafili sobie to wyobrazić. Ale rzeczywiście na sam koniec tego fragmentu dostajemy odpowiedź, co zrobić w momencie oczekiwania. I tak pewnie też tutaj, jak apostołowie, tak i my sami dostajemy odpowiedź, co mamy robić w oczekiwaniu na spełnienie obietnic zawartych w Piśmie Świętym, kiedy często modlimy się i nie widzimy efektów tej modlitwy. Tak jak tutaj, mamy uwielbiać, modlić się i czekać na te obietnice i na te dary, które w przyszłości zapewne dostaniemy.